Drodzy pisowcy, widzicie, czym kończy się brak praworządności? Putinowską agenturą, dokładnie taką, jaką mamy w Budapeszcie. Przez lata wasz przyjaciel Orban zawłaszczał swoją ojczyznę, dokładnie tak jak wy, instytucja po instytucji. Kneblował media, jednym dziennikarzom łamał kręgosłupy, innych wyrzucał na bruk, odbierał licencje rozgłośnią, przejmował lokalne gazety, dokładnie tak jak wy. W końcu zaorał wolność słowa i demokrację na Węgrzech, bo nikt mi nie wmówi, że gdy 90% mediów w kraju sieje rządową propagandę, gdy władza ma pod kontrolą wszystkie instytucje, a na kampanię wyborczą wydaje równowartość 3% PKB, to wybory mogą być uczciwe. System, który sprowadza się do wrzucenia kartki do urny na zasadach wyznaczonych przez autokratę, jest kpiną z demokracji. Miały być wielkie Węgry, a wyszło słabe leczo z przeterminowaną rosyjską kiełbasą. Orban stworzył układ zamknięty, a swój naród przykrył szczelnym kloszem putinowskiej dezinformacji. Rodaków karmi kremlowską propagandą, puszczając w mediach rosyjskie stanowiska i relacje obwiniające Ukraińców. Panie Waszczykowski, naprawdę pan kibicował słudze Putina w tych wyborach? Posłowie PiSu, a zwłaszcza ziobryści, opamiętajcie się, to jest ostatni moment. Porzućcie ten autorytarny tramwaj, który motorniczy Orban prowadzi wprost na przystanek Ruski Mir. Największym koszmarem Putina jest silna, zjednoczona w różnorodności federalna Europa. To jest kierunek, w którym musimy podążać. Dziękuję bardzo.